naczelnym obowiązkiem każdego. Spada zaufanie do lekarzy. Spada. O 50%. Polacy nie ufali, Polacy nie ufają i nie będą sobie ufać. I tu dramat. Możemy osiągnąć to, co to się nazywa zdrowe społeczeństwo. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Dziękujemy profesor Krzysztof Bielecki, felietonist cyklu Myśląc Ojczyzna. Dziękuję Państwu za spotkanie. Życzę dobrej, spokojnej, błogosławionej nocy. Na ten czas niech nas strzeże, zachowa w zdrowiu duszy i ciała. Obdarzy swoim błogosławieństwem Wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica. Obudź się, Polsko ma, kłamstwa mgła. W sercach naszych na sztandarach. Spada, spada zaufanie. Słuchają Państwo Radia Maryja, jest trzecia. Witamy Państwa bardzo ciepło, bardzo serdecznie tą nocną porą i zachęcamy do pozostania razem z Radiem Maryja. Drodzy radiosłuchacze, co czeka nas w ciągu najbliższych kilku godzin, już za chwileczkę, powtórzenie wczorajszej porannej katechezy. O 15:30 czytać, aby być mądrym. O godzinie 16:00 aktualności dnia, a po nich kilka minut po 17:00 godzinki ku czci niepokalanie poczętej Najświętszej Maryi Panny. Życzymy wszystkim dobrego odbioru.
duchu prawdy. Ty jesteś ogniem, który płonie w sercu samego Boga. Ty jesteś światłością, która rozjaśnia drogi całego wszechświata. Ty jesteś obrońcą, który świadczy o prawdzie w sercu każdego bytu. Pocieszycielu, ty w każdej chwili pocieszasz człowieka obecnością nieskończonej miłości Boga. Ty zawsze wierny, nigdy nie opuszczasz tego, kto szuka Pana. Rozdawco wszystkich darów, światłości naszych serc. Tchnienie miłości, źródło radości. Chwalimy Ciebie. Przyzywając wstanictwa Ducha Świętego, rozpoczynamy czas dzisiejszej katechezy. Otwieramy katechizm Kościoła Katolickiego. Przyjdź Duchu Święty. To temat naszego dzisiejszego spotkania. Punkty w katechizmie 2670 do 2672. Tymi punktami podczas naszego dzisiejszego spotkania chcemy się zająć, przyjrzeć, zgłębić, przynajmniej na tyle, na ile ten czas nam pozwoli. W celu zrealizowania tego tematu dzisiejszej katechezy będę się też posiłkował między innymi wystąpieniem Ojca Świętego Benedykta XVI wygłoszonym podczas audiencji ogólnej w Watykanie 16 maja 2012 roku. Dla skonkretyzowania chociażby w sposób bardzo ogólny stylu życia, który pozwoli nam obcować z Duchem Świętym, a wraz z Nim także z Ojcem i Synem i żyć w zażyłości z Pocieszycielem, możemy skupić się na trzech podstawowych zasadach. Uległość, zjednoczenie z krzyżem, modlitwa. Po pierwsze uległość, ponieważ Duch Święty jest tym, który poprzez swoje natchnienia nadaje nadprzyrodzony ton naszym myślom, pragnieniom i uczynkom. To On skłania nas do przyjęcia nauki Chrystusa i do dogłębnego jej przyswojenia. On daje nam światło do uświadomienia sobie naszego osobistego powołania oraz siłę do wypełniania wszystkiego, czego Pan Bóg oczekuje od nas. Jeśli będziemy ulegli wobec Ducha Świętego, obraz Chrystusa będzie w nas coraz bardziej wyraźny i z każdym dniem będziemy się coraz bardziej przybliżali do Boga Ojca. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi, czytamy w Piśmie Świętym. Jeśli pozwolimy się prowadzić tej zasadzie witalnej, która jest w nas obecna, a którą jest Duch Święty, nasza żywotność duchowa będzie wzrastać i oddamy się w ręce Boże z taką samą spontanicznością i ufnością, z jaką dziecko rzuca się w objęcia swego ojca. Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego, powiedział Pan. Stara, ale zawsze aktualna droga dziecięstwa w życiu wewnętrznym nie jest ani miękkością charakteru, ani brakiem ludzkiej dojrzałości. Jest dojrzałością nadprzyrodzoną, która pozwala nam zgłębić cud Bożej miłości, uznać własną małość i utożsamić w pełni swoją wolę z wolą Bożą. Po drugie, zjednoczenie z krzyżem. Ponieważ w życiu Chrystusa Kalwaria poprzedziła zmartwychwstanie, pięćdziesiątnicę. I ten sam proces musi powtórzyć się w życiu każdego chrześcijanina. Jesteśmy, mówi nam święty Paweł, współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by wspólnie mieć udział w chwale. Duch Święty jest owocem krzyża, całkowitego oddania się Panu Bogu, szukania jedynie Jego chwały i całkowitego wyrzeczenia się nas samych. Tylko wtedy, kiedy człowiek, będąc wierny łasce, decyduje się umieścić w centrum swojej duszy krzyż, zapierając się samego siebie z miłości do Boga i będąc rzeczywiście oderwany od egoizmu i wszelkiej złudnej ludzkiej pewności, to znaczy kiedy prawdziwie żyje wiarą. Wtedy i tylko wtedy otrzymuje pełnię wielkiego ognia, wielkiego światła, wielkiego pocieszyciela, Ducha Świętego. Wtedy też przychodzą do duszy ten pokój i ta wolność, które zdobył dla nas Chrystus, a które są nam przekazane poprzez łaskę Ducha Świętego. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość,
spokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. A gdzie jest duch pański, tam wolność. I życie modlitwą. To, co stanowi centrum naszego dzisiejszego spotkania podczas katechezy. Życie modlitwą. Spada zaufanie do lekarzy. Ponieważ oddanie, duchowieństwo, łagodność chrześcijan rodzą się z miłości i ku miłości są skierowane. A miłość prowadzi do obcowania, do rozmowy, do przyjaźni. A te filozofie to już do niczego całkiem, bo to wiesz. Z Bogiem Trójjedynym. I to miłości nie było, no bo nie ma prawdy przecież. Jak są te trójce, są te dusze nieśmiertelne, są te... Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeśli nie, nie ma zaufania zwykłego. Podobnie tego, o czym my mówimy. Nie zna nikt, tylko Duch Boży. Jeśli będziemy mieć nieustaną więź z Duchem Świętym, my i do lekarzy, i do grabarzy, i do wszystkich duchowymi, będziemy się czuć braćmi Chrystusa i dziećmi Boga, do którego bez wahania będziemy się zwracać jak do Ojca, który jest nasz. Spada zaufanie. Zaufanie do lekarzy i do Boga. Dawno zaufanie spadło. Bo oni tu nie wierzą w żadnego Boga Jahwe, a przecież tak zawsze było. To gdzie ten Bóg? Gdzie ten twój Ojciec? No gdzie ten twój Ojciec? Gdzie ten Bóg? Zlekceważony święty Bóg. Już tak naprawdę oni w nic nie wierzą. Dobrego działania spełnionego. Nie wierzą w żadnego Stwórcę, w żadnego Boga. Oni w nic nie wierzą. Oni już tu w nic nie wierzą. Obecności w nas Ojca Jezusa Chrystusa. Święty Paweł w liście do Rzymian pisze, podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości, gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba. Sam Duch przyczynia się za nami w błaganiu. No a jak ludzie mają się umieć modlić, jak oni w kółko powtarzają, czyli klepią. No jeżeli klepią i jeszcze bzdury, no to przepraszam bardzo. To i tak Bóg by pomógł, bo Bóg nie jest zły. Bóg jest wspaniałomyślny, ale ludzie w nic nie wierzą. W nic nie chcą wierzyć. Ludzie niczego już nie chcą. Ludzie w nic nie wierzą. Możemy jedynie się otworzyć, dać Bogu czas do dyspozycji. Oczekiwać, że On nam pomoże, abyśmy weszli w prawdziwy dialog. Apostoł mówi, że właśnie ten brak. Ludzie nic nie chcą, w nic nie wierzą. Ludzie już nikomu nie ufają, ani lekarzom, ani sobie, ani grabarzom. Ludzie już nikomu nie ufają. Ludzie już nikomu nie wierzą. I spadło zaufanie. Do lekarzy. Sami rozumiemy, co pragniemy powiedzieć Panu Bogu. Jak można wiedzieć, co powiedzieć, skoro na pamięć wszyscy klepią? Jak można wiedzieć, jak można z Bogiem kontakt mieć? Jesteśmy stworzeniami, gdyż mamy do czynienia z wszechmocą Pana Boga. A im bardziej postępujemy w słuchaniu, straszne. Aby modlitwa stała się codziennym oddechem naszej duszy. Tym bardziej dostrzegamy również sens naszych ograniczeń. Nie tylko w obliczu konkretnych sytuacji każdego dnia, ale także... Ludzie w nic już tu nie wierzą. Proszę Państwa, proszę Państwa. Ludzie w nic już tu nie wierzą.
To znaczy komitet stały jest takim ciałem politycznym, który zawsze bardzo duży wkład w treść ustawy wnosi, ale jednocześnie po komitecie stałym już mamy taką pewność legislacyjną. Tak. Przypomnijmy, że media protestowały, że Izba Wydawców Prasy protestowała przeciwko niektórym rozwiązaniom, które ograniczyłyby możliwości działania dziennikarzy. Rozumiem, że te głosy krytyczne zostały wzięte pod uwagę. No przede wszystkim w tych radiach ograniczyć możliwość dziennikarzom, bo głupoty pletą czy w radiu RMF, daj spokój.